Dzień dobry, z tej strony Adam Anioł z zespołu doradztwa inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska. W dzisiejszej prezentacji chciałbym przybliżyć Państwu najnowsze prognozy makroekonomiczne naszych ekonomistów, ostatnie decyzje Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas oraz przedstawić krótki przegląd wybranych aktywów. Przed dalszą prezentacją chciałbym podkreślić, że omawiany materiał, ani żaden fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszej publikacji wyrażają opinię Biura Maklerskiego BNP Paribas w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Materiał nie stanowi również rekomendacji w rozumieniu odpowiednich przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej z dnia 9 marca 2016 roku. Zaczynamy więc od prognoz makroekonomicznych. W listopadzie nasi ekonomiści dokonali rewizji swoich prognoz. W najnowszej aktualizacji prognoz na 2020 rok oraz kolejny nasi ekonomiści pozostają bardziej optymistycznie nastawieni względem światowego wzrostu gospodarczego, względem oczekiwań rynkowego konsensusu, pomimo panującej narracji wskazującej na ryzyko wystąpienia stagflacji, czyli występowania wysokiej inflacji przy jednoczesnej stagnacji gospodarczej. Ekonomiści BNP oczekują, iż wzrost gospodarczy w latach 2022 i 2023 nie tylko przekroczy średnią oczekiwań, lecz również znajdzie się powyżej swojego historycznego trendu. Chociaż jak widać w tabeli, dynamika globalnego PKB w roku przyszłym i roku kolejnym jest wyraźnie niższa niż w roku bieżącym, co wynika po prostu zwyczajnie z efektu bazy. Niska baza 2020 roku przekładała się na wysokie tempo odbicia w 2021 roku i odwrotnie. Wysoka dynamika w roku bieżącym będzie wyższą bazą dla roku przyszłego. Wsparciem dla gospodarki będą prowadzone programy inwestycji infrastrukturalnych, siła konsumentów z uwagi na poprzednie rządowe programy wsparcia w czasie pandemii, ale również odbudowa strony podażowej, czyli na przykład firmy będą chciały nadrobić braki zapasów i realizować rekordowe portfele zleceń. Co dobrze wpisuje się na przykład sektor motoryzacyjny, gdzie na chwilę obecną ta utylizacja mocy jest no, dość niska z uwagi na braki komponentów, jak półprzewodniki czy innych elementów elektronicznych. Jednak popyt na nowe auta pozostaje w takim otoczeniu relatywnie duży. Niemniej, jak widzimy też tutaj w tabeli, ta skala wzrostu gospodarczego pozostanie zróżnicowana w poszczególnych regionach. Podczas gdy większość gospodarek krajów rozwiniętych będzie rozwijać się szybciej względem tych pierwotnych oczekiwań, tak w krajach rozwijających się oraz między innymi w Chinach obserwować będziemy relatywnie niższy wzrost gospodarczy, na co przekładać się będzie mniej wspierająca polityka lokalnych banków centralnych i władz fiskalnych w aspekcie skutków pandemii. Nadal wydaje się, że głównym czynnikiem ryzyka dla tych prognoz pozostają problemy z łańcuchami dostaw. Oczekujemy natomiast, że te problemy, ta sytuacja ulegnie poprawie najwcześniej w połowie 2022 roku. Wciąż też jednym z głównych tematów pozostaje inflacja. Niemniej jednak, pomimo występowania presji na wzrost cen na poziomie globalnym, wskaźnik inflacji powinien zwalniać. Z jednej strony działania banków centralnych, w szczególności Amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz banków lokalnych w krajach rozwijających się, które już zaczęły lub oczekuje się, że dokonają zacieśnienia monetarnego, co powinno ograniczyć oczekiwania inflacyjne, a z drugiej strony ta dynamika cen powinna spowolnić również z uwagi po prostu na wysoką bazę roku bieżącego, ale również na oczekiwane rozwiązanie problemów z dostawami. Nawiązując do prognoz makro, te ostatnie dane dotyczące wskaźników PMI za listopad wskazują na relatywnie solidny czwarty kwartał w globalnej gospodarce.
Listopadowe wstępne szacunki PMI w przemyśle i usługach w głównych gospodarkach świata pozytywnie zaskoczyły, wskazując na stopniową poprawę aktywności. Ożywieniu towarzyszył też kolejny miesiąc solidnego wzrostu zatrudnienia. Co istotne, w listopadzie wskaźnik opóźnień w dostawach nieznacznie spadł i znajduje się obecnie na najniższym poziomie od sierpnia bieżącego roku, co może dobrze wróżyć wynikom sektora przemysłowego w kolejnych miesiącach. Z kolei negatywnie na sentyment, szczególnie w sektorze usługowym, wpływa pogarszająca się sytuacja pandemiczna. Tutaj szersze rozprzestrzenienie się wirusa i powrót obostrzeń może skutkować słabszym wzrostem PKB, przede wszystkim w strefie euro, gdzie wiele krajów zdecydowało się już na ponowne wprowadzenie restrykcji czy restrykcji jakichś lokalnych. Jeśli chodzi o dane z krajowej gospodarki, w październiku pozytywnie zaskoczyła sprzedaż detaliczna, która zwiększyła się o blisko 7% rok do roku wobec wzrostu nieco 5% rok do roku w poprzednim miesiącu. Dodatkowo łagodniejszy niż oczekiwano spadek produkcji przemysłowej wskazuje na większą odporność krajowych podmiotów na globalne problemy z łańcuchem dostaw, choć oczywiście sytuacja różni się między branżami. Nieco lepiej od oczekiwań kształtowała się także produkcja budowlana, jednak wzrost nieco ponad 4% rok do roku wskazuje na umiarkowaną dynamikę inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych na początku czwartego kwartału. W najnowszych prognozach ekonomiści BNP Paribas spodziewają się, że roczna dynamika PKB utrzyma się w końcówce tego roku powyżej 5%, a w przyszłym roku może zwolnić w okolice 4,5%. I ta rewizja w dół w kontekście przyszłych okresów wynika głównie z tego ryzyka dotyczącego terminu wypłaty funduszy unijnych w związku z napięciami na linii Warszawa-Bruksela. Natomiast nadal tą wartość dodaną w dużej mierze generuje konsumpcja, stąd poziom tempa wzrostu PKB w dużej mierze będzie zależała od tego, jak będzie sobie radziła ta sfera konsumencka w otoczeniu wysokiej inflacji. A to właśnie inflacja znajduje się na tapet u krajowych ekonomistów. W październiku tempo zmian cen koszyka konsumenckiego pobiło kolejny rekord i jest najwyższy od ponad 20 lat. Inflacja CPI w listopadzie przyspieszyła do 7,7% rok do roku, rosnąc o 3 punkty procentowe, o 3 dziesiąte punkta procentowego szybciej niż oczekiwał tego rynek. Na tak dynamiczny wzrost w dalszym ciągu wpływają rosnące ceny paliw i innych nośników energii. Ogłoszona przez rząd tarcza antyinflacyjna oraz ewentualne pogorszenie się sytuacji pandemicznej, mowa tu o nowym wariancie Omikron, może w kolejnych miesiącach działać dezinflacyjnie, natomiast szacujemy, że wpływ obniżonego VAT-u i podatku akcyzowego na energię elektryczną, gaz oraz paliwa może obniżyć dynamikę CPI o około 1,3 punkta procentowego już w pierwszym kwartale 2022 roku. Obniżki podatków będą jednak naszym zdaniem krótkotrwałe i ich wpływ na inflację wygaśnie w połowie przyszłego roku. Tymczasem też jakby zaostrzenie tej sytuacji pandemicznej może mieć wpływ na inflację głównie poprzez niższe ceny surowców, tu jest zwłaszcza ceny ropy, chodzi o ceny ropy naftowej. Jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, tutaj poza danymi makroekonomicznymi, wpływ na zachowanie aktywów w ostatnich dniach ponownie miał koronawirus, a dokładniej te obawy w kontekście nowego wariantu pod nazwą Omikron. W końcówce listopada w ciągu kilku dni ceny ropy naftowej obniżyły się o blisko 20%. Globalnie też wyraźnie spadały ceny akcji, co było podyktowane obawami, że ten nowy wariant wirusa będzie skutkował wprowadzeniem kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarek. Natomiast trwałość tych spadków będzie przede wszystkim zależna od napływających danych o zaraźliwości, śmiertelności i odporności na szczepienia tej mutacji Omikron.
Wydaje się, że informacje na ten temat powinny być dostępne już na przestrzeni najbliższych tygodni, natomiast na chwilę obecną część państw już ograniczyła ruch lotniczy, a część europejskich gospodarek wprowadziła lockdowny, przy czym były tak naprawdę one też rezultatem tej rozpędzającej się już czwartej fali pandemii. Liczne rządy też rozważają wprowadzenie obowiązkowych szczepień. Na chwilę obecną nie zakładamy szerokich lockdownów, jakie miały miejsce na początku pandemii w 2020 roku. Zostaną najpewniej wprowadzone lokalne obostrzenia, co wydaje się bardziej racjonalnym i co najważniejsze, nie ma to tak negatywnego wpływu na gospodarkę. Dodatkowo znaczna część też przedsiębiorstw dostosowała się również do otoczenia pandemii. Są gospodarczo kolejne fale i ewentualne obostrzenia nie powinny już mieć tak negatywnego wpływu na gospodarkę. W takim otoczeniu nasze prognozy co do polityki banków centralnych przedstawiają się następująco. Ekonomiści BNP Paribas oczekują, że rezerwa federalna z uwagi na wysoką inflację, w kontekście której odchodzi się coraz częściej od określenia, że jest ona przejściowa, oraz z uwagi na poprawę na rynku pracy rozpocznie zacieśnienie polityki monetarnej poprzez wzrost stóp procentowych już począwszy od trzeciego kwartału 2022 roku. Następnie ponownie powtórzy ten krok podwyżki w dalszej części 2022 roku. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego analogiczny ruch zdaniem ekonomistów BNP Paribas nastąpi dopiero w drugim kwartale 2023 roku z uwagi na nadal niższe tempo inflacji w strefie euro. Natomiast oczekują oni, że już w grudniu EBC zapowie zakończenie programu zakupu aktywów w ramach tarczy antykowidowej. Z kolei w kontekście Krajowej Rady Polityki Pieniężnej ekonomiści BNP Paribas oczekują na grudniowym posiedzeniu podwyżki o co najmniej 50 punktów bazowych i kolejnych podwyżek począwszy od pierwszego kwartału przyszłego roku, aż do osiągnięcia poziomu stopy referencyjnej w okolicy 3%. Tutaj należy też zwrócić uwagę, że jakby ta presja na podwyżkę stóp względem jeszcze parę tygodni wcześniej może ograniczyć pojawienie się nowej odmiany wirusa oraz zapowiedź tej tarczy antyinflacyjnej. Z drugiej strony mieliśmy też rekordowy odczyt inflacji za listopad oraz też jakby ta niepewność co do grudniowej decyzji wzmaga się z uwagi na brak klarownej komunikacji NBP. Stąd tak naprawdę na najbliższym posiedzeniu w grudniu można spodziewać się każdego ruchu. Jeśli chodzi o podsumowanie decyzji listopadowego komitetu Biura Maklerskiego BNP Paribas, w przypadku akcji krajowych nastawienie nie uległo zmianie względem poprzedniego miesiąca i jest ono umiarkowanie pozytywne, czyli w skali od minus 2 do plus 2 jest to plus 1, co ma przełożenie na udział części akcyjnych w naszych portfelach modelowych. Co prawda w średnim terminie to spowolnienie tempa wzrostu i wyższa inflacja mogą stanowić zagrożenie korektą na globalnych rynkach akcji. Nie spodziewamy się jednak zmiany trendu, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą, jak i giełdową, z uwagi na utrzymanie się silnego popytu ze strony konsumentów i też zwiększone nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw oraz wydatki rządowe. I też to korzystne otoczenie makro wpływa pozytywnie na rewizję w górę prognoz zysków spółek. Ich bilanse mimo pandemii pozostają mocne. Ponadto w naszej ocenie rynki akcji cały czas są relatywnie atrakcyjnym miejscem do alokacji środków na tyle obligacji w środowisku na relatywnie niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji. Natomiast w ostatnich tygodniach też krajowy rynek akcji, ale także obligacji czy waluta cechowała się relatywną słabością względem pozostałych rynków, co było efektem nałożenia się kilku czynników, jak na przykład odpływy kapitału zagranicznego z rynków Europy Środkowo-Wschodniej z powodu ryzyka geopolitycznego, ale też rosnącej inflacji oraz obaw przed bardziej jastrzębią polityką amerykańskiego Fed, co mocno umacniało dolara amerykańskiego.
I ta niepewność też zwiększała się z uwagi na brak jasnej komunikacji ze strony NBP odnośnie ścieżki podwyżek stóp procentowych. Jednak w naszej ocenie splot tych czynników, ta sytuacja była przejściowa, co potwierdza również zatrzymanie deprecjacji złotego w ostatnich dniach. Jeśli chodzi o zagraniczne rynki akcji, to jesteśmy nadal nastawieni pozytywnie, z wyróżnieniem rynku europejskiego oraz japońskiego. Jesteśmy również pozytywnie nastawieni do rynków emerging markets, w szczególności do państw azjatyckich. Ekonomiści BNP Paribas oczekują, że stopa zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets pozostanie niższa od indeksu dla rynków rozwiniętych w przyszłym roku, lecz wciąż przyniesie pozytywny wynik. Kluczowe znaczenie, kluczowy wpływ będzie miał tu czynnik regulacyjny w Chinach. W wypadku złagodzenia retoryki chińskich władz, lokalne, znacząco przecenione aktywa miałyby przestrzeń do wzrostów, przekładając się również na pozostałe rynki rozwijające się. Pozytywnie oceniamy sektorowo sektory cykliczne, takie jak między innymi banki oraz obszar spółek wydobywczych. Wśród preferowanych obecnie przez nas aktywów z sektorów znajdują się ponadto spółki z sektora odnawialnych źródeł energii, które powinny zyskiwać na fali transformacji energetycznej. Jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to na listopadowym posiedzeniu podtrzymaliśmy decyzję z Nadzwyczajnego Komitetu z początku listopada odnośnie negatywnego nastawienia do krajowych obligacji, czyli w skali od minus 2 do plus 2 jest to minus 2, co oznacza preferencję dla obligacji skarbowych charakteryzujących się zapadalnością od 0 do 1,5 roku. Oceniamy, że rynek obligacji skarbowych będzie kontynuował dyskontowanie oczekiwanego zacieśnienia polityki monetarnej przez największe banki centralne, w co będzie też się wpisywał nasz rynek krajowy. Obserwujemy w ostatnich miesiącach dodatkowo narastające odpływy z funduszy dłużnych, w szczególności tych skarbowych, z uwagi na ujemne stopy zwrotu i odwrócenia tego trendu spodziewamy się najwcześniej w połowie przyszłego roku. Przegląd sytuacji na wybranych aktywach rozpoczniemy od rynku akcji. Listopad na globalnych rynkach akcji można podzielić na dwa okresy. Pierwsza połowa miesiąca to kontynuacja październikowych wzrostów, dla których wsparciem pozostawał bardzo dobry sezon wyników kwartalnych, mimo obaw o przedłużającą się pandemię, która zaburzyła łańcuchy dostaw i tworzy tym samym nierównowagi popytu i podaży. Powyższe przełożyło się na nowe historyczne wysokie poziomy na głównych indeksach zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Niemniej w drugiej połowie miesiąca nastąpiło odwrócenie trendu, a korekta przyspieszyła na przełomie listopada i grudnia. Tutaj obawy wzbudzała rozpędzająca się kolejna fala pandemii i nowy wariant wirusa i związane z tym prawdopodobieństwo lockdownów w poszczególnych gospodarkach. Takie otoczenie ponownie nieznacznie faworyzuje spółki technologiczne, co przełożyło się na relatywnie lepsze zachowanie indeksu Nasdaq 100. W całym miesiącu słabe się zachowywały natomiast indeksy rynków rozwijających się. Indeks MSCI Emerging Markets stracił od lokalnego szczytu blisko 8%. Natomiast jakby notowaniom na rynkach rozwijających się ciążył przede wszystkim umacniający się dolar amerykański przy jednoczesnym zacieśnieniu polityki monetarnej przez lokalne banki centralne. Zarówno na tle rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się słabiej wypadały listopadowe notowania na krajowym rynku akcji. W największym stopniu tracił indeks WIG20, który jest bardziej eksponowany na przepływ kapitału zagranicznego. Jednak słabość była widoczna praktycznie we wszystkich segmentach rynku. Sektorowo dużym obciążeniem dla warszawskiego parkietu był sektor bankowy, paliwowy oraz odzieżowy. Natomiast napływające wyniki ze spółek nie uzasadniają takiej skali przeceny. Tym samym jakby odpowiedzi należy szukać w dewaluacji złotego,
i ucieczce inwestorów zagranicznych w stronę dolara. I dodatkowo przed cenę wzmocniły czynniki specyficzne, jak niepewność względem polityki monetarnej, ta chaotyczna komunikacja NBP z rynkiem, a także napięcia polityczne w relacjach z Unią Europejską, które wzbudzają obawy o wypłatę tych kolejnych transz środków dla Polski. Po takiej skali przeceny część walorów wydaje się atrakcyjna, lecz obecnie dużym ryzykiem pozostaje głębsza korekta na rynkach bazowych po kilku dobrych tygodniach. Z technicznego punktu widzenia dla indeksu WIG20 obecnym wsparciem jest poziom 2100 punktów. Spadki poniżej tego poziomu oznaczałyby zmianę trendu na spadkowy, stąd można oczekiwać, iż we wskazanym obszarze uaktywni się strona popytowa, tym bardziej, że deprecjacja złotego została zatrzymana, a te wskaźniki techniczne wskazują na mocne wyprzedanie. Na rynku krajowym wysokie odczyty inflacji oraz oczekiwania dalszych podwyżek stóp procentowych prowadziły minorowe nastroje na rynku długu. Rentowności krajowych obligacji 10-letnich kontynuowały w listopadzie wzrost, osiągając poziom 3,40, czyli najwyżej od 2018 roku. Tu jest zdaniem ekonomistów BNP Paribas, RPP w najbliższych miesiącach zdecyduje się kontynuować zacieśnienie polityki pieniężnej, podnosząc stopę referencyjną o 50 punktów bazowych na posiedzeniu w grudniu, styczniu i lutym, a cykl zakończy podwyżką o 25 punktów bazowych w marcu. W efekcie spodziewają się oni, że na koniec pierwszego kwartału stopa referencyjna osiągnie poziom 3%. I też ekonomiści BNP Paribas zakładają, że po tej decyzji stopy procentowe mogą utrzymać się na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas. I taka ścieżka polityki monetarnej no, będzie ciążyła krajowym obligacjom skarbowym w najbliższych miesiącach. Jeśli chodzi o waluty, to na rynku walutowym listopad przyniósł kontynuację umocnienia dolara amerykańskiego. W rezultacie, w kulminacyjnym momencie, kurs euro-USD osiągnął poziom 1,12, czyli najniższy poziom od czerwca zeszłego roku. Korekta nastąpiła, tego ruchu nastąpiła pod koniec miesiąca, gdy pojawił się wariant koronawirusa Omikron, co przełożyło się na oczekiwane stonowanie tempa podwyżek stóp procentowych przez Fed. Niemniej zdaniem ekonomistów BNP Paribas rynek walutowy w przyszłym roku będzie stał pod znakiem dalszej siły amerykańskiego dolara względem pozostałych głównych walut, czy euro, czy to euro, czy to japońskiego jena, czy franka szwajcarskiego. Tym samym nasi ekonomiści oczekują spadku notowań euro-USD na koniec przyszłego roku do poziomu 1,09. Na to będzie przekładać się zwiększony dysparytet w poziomie stóp procentowych na korzyść amerykańskiego dolara. Niemniej kurs euro-USD powinien stabilizować się w roku 2023, kiedy to Europejski Bank Centralny rozpocznie swój cykl podwyżek stóp procentowych. W kontekście krajowej waluty uwaga inwestorów zwrócona była na notowania pary z polskim złotym, który dynamicznie tracił do wszystkich tak naprawdę najważniejszych walut. W stosunku do dolara na przestrzeni miesiąca złoty stracił ponad 20 groszy i ponad 10 groszy w stosunku do euro. I oczywiście na to miała wpływ z jednej strony siła amerykańskiego dolara, wynikająca z wcześniej przytoczonych argumentów, a z drugiej strony także sama słabość polskiej waluty wynikająca z czynników lokalnych. Te wydarzenia z ostatnich 2 miesięcy naruszyły wiarę uczestników w zdolność i przede wszystkim determinację Narodowego Banku Polskiego do kontrolowania poziomu inflacji. Ta bardzo niejasna i mało konkretna komunikacja z rynkiem stanowi obecnie dodatkowy ciężar dla krajowej waluty, która traci również z pozycji waluty kraju rozwijającego się, z których koszykowo kapitał odpływa w okresach znaczącego wzrostu wartości dolara. Nasze bieżące nastawienie do polskiego złotego pozostaje w krótkim terminie neutralne.
Uważamy, że to zbliżające się posiedzenie RPP będzie okazją do naprawienia wcześniejszych błędów i przyczynienia się do zatrzymania deprecjacji krajowej waluty na dłuższy okres. W kontekście rynku surowców zwracamy uwagę na korektę cen ropy naftowej, której spadki przyspieszyły w reakcji na obawy o potencjalne lockdowny wraz z przyspieszającą czwartą falą pandemii. Natomiast w perspektywie kolejnych tygodni nasi ekonomiści prognozują jednak, że cena baryłki ropy Brent będzie zmierzać w kierunku 80 dolarów, czyli o nie blisko 10 dolarów za baryłkę więcej od obecnych poziomów. Natomiast w krótkim terminie pozytywnie na ceny wpływa ta odbudowa popytu oraz niska podaż innych surowców energetycznych, jak gaz czy węgiel. Z punktu widzenia metali szlachetnych ważny pozostaje aspekt nadchodzących wyższych poziomów realnych stóp procentowych, co wraz z umacniającym się dolarem stanowi główny czynnik ryzyka dla notowań m.in. złota i srebra, ale z drugiej strony ta oczekiwana podwyższona zmienność w takim otoczeniu jakby tej podwyższonej zmienności no, historycznie lepiej złoto sobie radziło. Mimo iż w krótkim terminie również metale przemysłowe notowały korektę w ostatnich tygodniach z uwagi na ograniczone zapotrzebowanie przez sektory, w których występują problemy z łańcuchem dostaw innych komponentów, co dobrze widać też w tym sektorze automotive, ale ten również niższy popyt chińskiej gospodarki ciążył notowaniom metalom przemysłowym. To jesteśmy obecnie pozytywnie nastawieni względem tych metali z uwagi na jakby w długim terminie utrzymujący się globalny wzrost gospodarczy i zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych oraz tych inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Tym optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca naszej prezentacji. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych edycjach.